Snowboard się już prawie kończy na tych igrzyskach, nie? No, ale czemu ja ciągle gadam po tym Śląsku, nie? O tym snowboardzie, nie? No bo trzeba powiedzieć, że gadam po tym Śląsku po prostu, bo ten snowboard to sprawia po prostu więcej szpasu, nie? Jest taki trochę gryfniejszą dyscypliną niż te inne sporty. I no i generalnie ci za te zawodniki, jak oni startują w tych konkurencjach freestyle'owych, no to oni... Część z tych snowboardzistów, jak na przykład Halldór Helgason, to jest jeden z lepszych snowboardzistów na świecie, ale on ma centralnie w ogóle Igrzyska Olimpijskie, zawody w życiu. Trochę tam startuje, ale to tak ino, żeby trochę jajców sobie porobić, nie? I Halldór Helgason na przykład robi takie triki, że nawet żaden Sean White, żaden Sage Kotzenburg, to on po prostu totalnie nie poradzi. Obarcie się na przykład coś takiego, nie? Ciulnę takiego backflipa nad budynkami, zrobić się taki slopestyle normalnie w centrum miasta, no nie, dla mnie Sean White czy Sage Kotzenburg, czy żaden zawodnik z olimpijskiego slopestyle nie miałby takich jaj. Wiem, że mu na dekielfę spizło, no ale to jest taki właśnie echte snowboardzista, nie? No bo ja że chciał trochę teraz powiedzieć właśnie o tym, czym jest ten freestyle, czyli w wolnym tłumaczeniu styl dowolny, nie? No bo w snowboardzie te najbardziej echte freestyle'owe dyscypliny, konkurencje, przepraszam, to jest właśnie slopestyle albo halfpipe, nie? Potem jest ten snowcross, to już jest bardziej ściganie, albo slalomy, no to już jest takie, mają obcisłe gumy i wyglądają trochę jak narciarze. No ale w slopestyle'u czy halfpipe'ie, no to jak już godą, to trochę inne jest tam, inna atmosfera i widać to też na przykład w strojach, nie? No bo na przykład Szwajcarzy to mieli takie krojce na życi, na tej dyscyplinie, a na przykład Francuzi Vancouver to sobie narysowali takie wąsiki i zrobiła to na przykład też do roku Ewa Samkowa, która zdobyła złoty medal w snowcrossie, nasza ziomalka z południa, brawo Ewka. No, a na przykład ci Amerykańcy założyli sobie takie fajne jeansy, wyglądali jak prawdziwi kowboje, mieli tutaj flanelowe koszule, ale to właśnie tak wyglądał strój Amerykanów Vancouver. No i co? No ale to właśnie ten freestyle to jest coś zupełnie nowego na Igrzyskach Olimpijskich. Zgapili to też od nas narciarze, czyli wymyślili coś takiego jak freeskiing i na tych igrzyskach zadebiutował właśnie slopestyle i halfpipe na nartach. W krótkim tłumaczeniu freeskiing to jest po prostu dwa takie cienkie snowboardy, się chłopaki założyli, stanęli na nich przodem i zaczęli jeździć, nie? Też mają szerokie galoty, nawet chyba szersze niż snowboardziści. No i ten styl dowolny, ten prawdziwy freestyle, freeskiing, no zupełnie inaczej wygląda niż na przykład, obaczcie sobie, na przykład balet. Wyglądał tak, to też jest właśnie narciarstwo dowolne. Albo na przykład jazda po muldach, to też się o tym mówiło, narciarstwo dowolne. Albo aerialse, nie? Które wygląda, ja bym trochę tym aerialsą, to bym im wsadził gwizdek do buzi, kazał im gwizdać i kierować ruchem. No może, że trochę ja z chłopaków robię, no ale trzeba powiedzieć, no, że to jest zupełnie co innego, zupełnie inne konkurencje niż właśnie freeskiing czy snowboard, nie? To ten freeskiing czy snowboard to jest takie nowe tchnienie w ogóle do Igrzysk Olimpijskich. To jest MKOL to wymyślił, żeby mieć nowych widzów, właśnie tych ludzi młodych, młodzież, którzy oglądają X Games i dla niej igrzyska są trochę drętwe. Dlatego dla mnie właśnie freeskiing czy snowboard to są takie sporty, trochę sporty przyszłości. Dobra, to że się nagodał, się mogę teraz drinknąć. Bo mi trochę zasłał gardę, nie?